Słuchajcie, ja mam. Słuchajcie, może wy to w to nie wierzycie, czy wierzycie, to jest wasza sprawa, ale wiem, jaką ja mam siłę, wiem co i jak. Słuchajcie, kupę lat temu, może to nie widać zbytnio, może to widać na TikToku, to tak, ale na streamie to zbytnio nie widać. Mam też szramy, które wybiłem pięścią, którą musiałem komuś pomóc. Musiałem wybić pięścią i nie to, że chusteczką czy ścierą, normalnie pięścią. Mam te ślady do dziś, te szramy i uwierzcie mi, że mi się pobijały szkła, ale ja tego nie czułem. Wiecie, powyjmowałem sobie. Dziękuję. Mam, no to wy jako na TikToku może widzicie. Dziękuję za różyczkę. Nie, słuchajcie. Ja jestem nauczony nie myśleć o bólu. O to chodzi. Bo niektórzy boją się i jak coś sobie zrobią, to myślą o bólu. A ja nie myślę o bólu. Dlatego inaczej to się przyswaja. Ja wypierdoliłem to, to szkła mi się pobijały. I powyjmowałem sobie. Lało mi się krew mimo tego, ale nie czułem tego bólu. I ręka działa. No właśnie. To jest właśnie to. To jest sztuka tu. W głowie, psychice. Tego typu. Nie poddawać się. Nie poddawać się. Słuchajcie. Nie poddawać się. Nie myśleć o bólu, bo to jest najgorsze myślenie o bólu. To jest najgorsze z tych możliwości myślenia o bólu. Słuchajcie, ja na przykład, jak ktoś mi tam gdzieś robnie w coś, poczuję ten ból, bo mimo to, że odczuwa się ten ból, ale nie myślę o tym bólu. Nie padam, tak jak niektórzy na ryja. Bo nie myślę o tym. I adrenalina się sama załącza sobie. My na to wpływu nie mamy. Dziękuję, dziękuję. Słuchajcie. Taka jest prawda, no. Musicie wiedzieć. X-Mati, pozdrawiam cię. Taka jest prawda, no. To adrenalina działa. Tak, ale...